Dlatego, że to samo zajście między na osiedle teatralne, może panu znana sprawa, prawda? Co na budowę do siebie również prowadzi. My uważamy konkretnie, mówię my, przepraszam, ja uważam konkretnie, że w tej chwili zabudowa starej części blokami huty, starej części huty blokami takimi jest wskazana. I takie nasze stanowisko było w tej kadencji. Jeżeli chodzi o mnie, to ja to stanowisko na pewno nie utrzymywał. Były sprawy, bo to i w architekturze my się tam spotykali, prawda? No wiadomo, że tutaj te protesty mieszkańców się nie utrzymują. Ja tak, nie jestem w stanie na poważnie po prostu do jakiejkolwiek polemiki po prostu. Bo to jest pana opinia taka, nawet mniejsza wychodzi na ten. Ja ją szanuję po prostu i uważam, że może też tak należałoby postępować. Z drugiej strony nie zgadzam się na przykład z opinią konserwatora, że wszystko musi historyzować w Krakowie i być po prostu tak. Też się nie zgadzam. Coś powinno po nas zostawać po prostu. I skoro żyjemy w XXI wieku, powinniśmy projektować, robić coś na skalę XXI wieku. To jest jak gdyby to sprawa. Natomiast chciałbym na pytania. Nie obawiamy się po prostu tego bloku wielofunkcyjnego. Uważamy, że po prostu nowi mieszkańcy, mieszkania są właściwie rozkładowe. Są, jedne są od strony parku, drugie są, część mieszkań jest od strony wojska. Chciałbym mieszkać w bloku, który jest przy szkole i przy parku. Z drugiej strony w centrum po prostu znany dzielnicy, prawda? Także tutaj po prostu myślę, że świadomość po prostu. Sprawa parkowania praktycznie 100% po prostu jest zapewnione miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym. Ile będzie mieszkań? 50 mieszkań, 48 stanowisk postojowych. Dla mnie najważniejszym jest sprawa opinii obecnych mieszkańców. Obecnych mieszkańców. A sądzę, że ono jest... Mogę podpowiedzieć, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, że w piątej kadencji, jeżeli pisma wypisane do pana prezydenta, do Wydziału Architektury i do konserwatora przez Radę Dzielnicy, to właśnie na podstawie tego, że mieszkańcy bloku nr 1 przychodzi tu z protestami. I to się dopiero wszystko zaczęło, prawda? Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale... Nie chciałbym tutaj nikogo po prostu nic posądzać, że o złożenie, czy nie. Natomiast... Już w takich rozmowach po prostu z chociażby panią dyrektor, no padło, że mieszkańcom po prostu bloku nr 1 niewiele rzeczy się podoba. Ale nie tam mieszkają. Mówimy o szwedzkim bloku. No. Ja przepraszam, bo wie pan, ja jestem nowy pan w terenie. Nie chciałbym tutaj nikogo, ale też wiemy, jak działamy też czasami w Krakowie. Po prostu w pewnej logice wbrew sobie po prostu. To ja może zerknę na ten blog i na architekturę i uważam osobiście, że akurat to osiedle jest już poza centrum i ten blok tam dużo nie odstaje od tego szwedzkiego czy od tych innych bloków, tym bardziej, że on jest bardziej uchowany przy szkole, która architektonicznie już inaczej wygląda niż te bloki, nie? Natomiast wtedy prawdopodobnie, jeżeli był sprzeciw mieszkańców, to ze względu na parkowanie tylko. Natomiast jeżeli, no bo to jest główny powód, nie? No, natomiast jeżeli tam jest tak zrobiony garaż podziemny, że tak w zasadzie zabezpiecza to parkowanie dla wszystkich, no chyba że, no, no ale wiesz, jak wynajmą komuś, nie, no to będzie i tak ktoś z zewnątrz parkował. To trzeba liczyć, że to jest na jedno mieszkanie dla samego. Ale ja myślę, że będzie to mieszkanie sprzedawane do parkowania. Rzecz, którą ale rozumiem, że zaczynam. Po prostu psychicznie wymóc, żeby oni zaczęli, albo ktoś po prostu zrobił ustawę, która mówi już o tym, że trzeba liczyć taki wskaźnik 2:1, bo Zygmunt w tym momencie mówi, że on nie ma podstawy prawnej narzucenia obliczenia wskaźnika miejsc postojowego do mieszkań. Ale tam jest jeszcze droga jedna kierunkowa, jakie rozwiązanie nowe by miało powstać? Ja myślę, że my nie ingerujemy po prostu w istniejący układ komunikacyjny. Natomiast jedna rzecz, tam jest bardzo w pewnym momencie trudna sprawa, gdzie nie wszyscy wiedzą, własnościowa.
Nasza działka kończy się mniej więcej w połowie istniejącej drogi po prostu zicitowskiej, która... Jak gdyby użyczacie. Użyczamy po prostu, nie zaburzamy istniejącego układu właśnie komunikacyjnego. A teoretycznie moglibyśmy patrzeć, że po prostu wtedy cała komunikacja z bloku szwedzkiego nie miałaby miejsca. Chyba nie, jeżeli można, ja mam na pytanie na tej innej, bo tu jestem kolega Rady Miasta Krakowa, Jędził Poręcki, zresztą i wszyscy radni znają sprawę, że my zawsze jesteśmy dociekliwi na punkcie wszystkich podłączeń, wie pan, do nowej nieruchomości. Jest to zrobione po prostu w oparciu o warunki techniczne, jakie otrzymaliśmy po prostu z MWiKa, z Tauromu. Jedna rzecz, bo praktycznie rzecz biorąc wszystko jest i poza przebudową istniejących przyłączy, będzie to w oparciu po prostu o sieci, które są na tym terenie. Poza siecią, którą musimy zrobić, to jest Tauron od podziałkach sykitowskich od klasztoru po prostu przy kościele na przykład. I jeszcze jedna rzecz, bo pański poprzednik, pan Taszycki, przecież wie pan, ratusz, tam akurat w tym parku ratuszowym miał być wybudowany ratusz. I te inwestycje towarzyszące, bo ja myślę, że kiedyś stać nas będzie na to, żeby ten ratusz powstał tam. Czy pan przewidział to wkomponowanie, bo nie wiem, czy pan widział już projekt tego ratusza i w ogóle... Przyznam się szczerze, nie. Czy to nie będzie kolidować. Natomiast tutaj po prostu też podamy właśnie tutaj pana sprawy historyczne, do czego nawiązywać projektowanie. Powiem tak, daj Boże po prostu wszystkim, żeby tak projektować urbanistykę, jak Juchnowicz zaprojektował samochód. Oczywiście. I tak projektować się. No właśnie. Jeszcze chyba ja tak czytając ten projekt pański, to tak się doczytuję, że materiał budowlany oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i były zgodnie z odpowiednimi normami. No nie, powinny czy muszą? Muszą. Tam jest takie stwierdzenie właśnie z tym i tam jeszcze jedno, jako że nie budowlaniec, ale ten przedział między tą ścianką, tam podaje pan 2 cm, niektórzy te styropianowe, nie pan o tym. Niektórzy mówią, że nawet wystarczy 2 mm, no, pan jest coś nieoszczędny, albo dobrze pan robi, że to dobrze to robi. No jasne. A jeśli można się zapytać, proszę pana, jak wygląda instalacja centralnego ogrzewania, bo zawsze są obliczenia na wodzie. To nie, to pan mówił o wodzie, Tak, na bazie istniejących po prostu przyłączy. No to budynek na wszędzie, bo jest obliczenia są, proszę pana, poszczególnych rurociągów na pewne średnice. I aby tam dołożyć się jeszcze jeden, to będą mieszkańcy mieli, że tak powiem, kosztem mieszkańców będzie się to działo. No jak nie. Zrobiliśmy to. Nie było rezerwy, proszę pana, nigdy. Zawsze były tak zwane niedogrzewy. Ale to są raz wszyscy mają wymiennik, nie są w ogóle. Nie szkodzi, ale może potrzebować, proszę pana, wody, która będzie szła z głównego rurociągu. Jest nauczka się na wyższej. Chyba jest nadwyżka. Nadwyżka ciepła, ale nie na wody, proszę pana. Nie ma wysokiej wody. Mnie jeszcze nie interesuje sprawa tych parkingów pod blokiem pan mówił, ale ja wiem z doświadczenia, że inwestor buduje parkingi pod budynkiem, ale z mieszkańców przyszłych lokatorów nie stać na wykupienie tego parkingu. Chcemy po prostu sprzedawać mieszkania razem z miejscem postojowym, zostać mam doświadczenie z osiedla zamkniętego na osiedlu Mistrzej Ulicy, że połowę budynek jest 10-kondygnacyjny, połowę garaży jest niewykupiony, są pustostany, ponieważ mieszkańców nie stać na wykupienie garażu. Jak to będziecie później, miejsca postojowe mają być w cenie mieszkania. Taką po prostu... Ale po prostu tutaj... Ja powiem tak. W okresie BUM-u nie było takiej konieczności.
Po prostu mieszkania schodziły, wszystko schodziło, teoretycznie. Teraz po prostu miejsce postojowe będzie najprawdopodobniej tym bonusem po prostu, że w cenie mieszkania dostaje się miejsce postojowe, czyli takim elementem przetargowym wręcz, zachęcającym do tego, żeby korzystać z firmy. No trochę mi się to nie chce uwierzyć. Ja też nie wiem. Jeżeli zaraz zawaliście prezencję do mieszkania. Jaka to jest skala? Dlaczego nie można przyjąć, że nie można tych 20 tysięcy dostać do mieszkania? To wtedy będzie po prostu 280 tysięcy za mieszkanie. Ja właśnie wspomniał, jak będzie rodzina mieć 3 auta, czy nawet 5, bo takie są przypadki, że mają 5 samochodów. Proszę pana, dlatego mówiłem wcześniej, że... Gdzie będą mieszkańcy parkowi? Ci radni muszą po prostu poszukać, żeby ZIKI miał możliwość takie opisania takiego wskaźnika, czyli 2:1. Dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie. Dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie. Bo ZIKIK na dzień dzisiejszy nie ma mocy, nie ma po prostu podstawy prawnej, żeby narzucić deweloperom takie projektowanie, a nie ocechlanie. Ja mam w związku z tym, że tutaj się spotykamy, tak pytanie, w jakim celu pan chce zgodę, czy informację? Nie zgodę, my nie proszę pana, była sytuacja tego rodzaju. Dostałem, nie chciałem przychodzić po prostu z poszarpanym materiałem. Jak już miałem po prostu skończony projekt, złożyłem to do architektury, mówię do prezesa, żeby wartało, przyszedł moment, że powinniśmy się przedstawić. Poszedłem do pani dyrektor po prostu do szkoły podstawowej, jako do sąsiadki, że będziemy tak robić takie działania, czy ma coś tam, czy ewentualnie może się zdarzyć, że będziemy musieli od niej wydzierżawić kawałek, bo mamy bardzo szczupłą działkę, jak terenu na postawienie po prostu pakamery. Ona mówi, dobrze, ale spróbujcie się jeszcze przedstawić po prostu na Radzie Dzielnicy. Stąd potem było spotkanie z panem Morycem, stąd ja jestem po prostu dzisiaj zaproszony chyba przez pana. Czyli tak. To się rozumiem, bo ja tak się spodziewam, mam już takie dokumenty państwo, to niejako z dobrym zwyczajem jest ewentualnie tak jak pan chce się przedstawić. I niejako wszystkie te głosy, o których wspominał sprzeciwu pan radny Rady Miasta Krakowa, w tym momencie one nie zostały wzięte pod uwagę. Tak to można dobrze nie znać. Znaczy decyzja jest ze sprawy osoby. Pan tylko przedstawia widocznościowo, prawda? Oczywiście. Mieszkańców, żeby z nami nie było jakieś... Ja rozumiem, że Rada Dzielnicy oficjalnie nie dostała pisma wniosku zaopiniowania, a decyzję wydała. Czyli jakby pominęła nas, czyli naruszyła statut, bo sprawiedliwo... Może Rada wydała, tylko nie wiem, jaką opinię wydała. Musiała dać Radę Dzielnicy. Przepraszam, po prostu nie jest to tej kadencji nie, ale poprzedniej nie da się. Nie jest to decyzji WZ. Wydaje mi się, że państwo macie po prostu jako Rada Dzielnicy moc opiniującą na etapie decyzji WZ. Nie na etapie pochodzenia na górę. To jeszcze dopiero jest przygotowanie, opinie i tak dalej. To już jest wszystko właściwie załatwione. Ja jestem w tym momencie na etapie pozwolenia na górę. To co, dziękuję serdecznie. Ja mam wobec tego taką prośbę, tu pan bardzo dobrze postawił temat budowy parkingu dla mieszkańców, nie tylko tego bloku, który będzie postawiony, ale pozostałych bloków. W związku z tym ja mam taką propozycję, żeby dać coś w protokole, że się wnioskuje o budowę parkingów na długości bloku numer 1 między boiskiem szkolnym wielofunkcyjnym Szkoły 88 a blokiem numer 1. To jest jedna propozycja. I druga pozycja, z tego co wiem, to jest dokumentacja na budowę parkingu przy bloku numer 7 na Osiedlu Słonecznym, to jakby sąsiadujący, bo po przeciwnej stronie, prawda? Ale kończy się, mamy po lewej stronie Osiedle Słoneczne. Zawnioskować, żeby te parkingi nie z funduszy Rady Dzielnicy przeznaczone, natomiast żeby ZIKI zobowiązał firmę, która będzie ten blok budowała, prawnie budowała, tylko czy ten blok będzie, żeby takie parkingi zostały wykonane. To ja to samo chciałem powiedzieć, aby mi pomógł. No tu jest miejsce, tu już mieszkańcy bloku numer 1 na Osiedlu Szklane Domy, oni wnioskowali już dawno, tylko że
No jest tych dokumentów dość sporo zrobione, dokumentacji na budowę parkingów i nie robiło się dalszej dokumentacji, bo by trzeba najpierw budować parking, nie tak jak na spółdzielczym. Przepraszam, pan przyszedł być zaraz nam tutaj mówił na temat tego parkingu, który nie wiem, czy dokumentacja nie przypadła, więc trzeba sprawdzić to dokładnie wszystko. Dziękuję bardzo. Na kanwie tego, co powiedział pan radny, jeżeli w ogóle można zapytać, jest taka możliwość, bo to jest... Mi się wydaje, że jak najbardziej, tylko nie wręcz nawet nie wiem, czy wszyscy, a to się zaraz powiem, że nie powiem, nie. Zaraz będę mieć zjadą, a po prostu nie mogę do nas podzielić. Tak jak mówiłem, że mamy spotkać się po feriach z prezesem Morrisem, swoją dyrektor w firmie Promix. Mamy wrócić po prostu do rozmowy po prostu w tej sprawie. Ja przedstawiłem, bo to pan przewodniczący zaraz podniósł jak gdyby tą kwestię właśnie infrastruktury i ten temat. Przekazałem to prezesowi, prezes mówi, nie ma sprawy po prostu, tylko no, znajdźmy po prostu wielkość po prostu tej naszej realizacji i proporcje tego wszystkiego. Tak jak gdyby korespondencja między tymi. I między innymi to jest odpowiedź na pana pytanie. Chodzi o to, żeby ta korespondencja po prostu była. Jasne. To dobrze. Słuchajcie, jeszcze pytania do pana. Jeśli nie ma, to dziękujemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobranoc. Ja już w ogóle mówię. Ja w skrócie jest o ważnym słowie. Tak. W Zdrożowicy. No, w Zdrożowicy. Tak jak przychodnia jest. Aha. W Zdrożowicy. Po prawej stronie. Okna będzie na park, jedne, drugie na boisko. Продолжение